Ślubna i muzyczna rocznica napatoczyła się nam dzisiaj w kalendarzu, drodzy państwo, bo to właśnie 20 marca 1969 roku John Lennon i Joko Ono wzięli ślub na Gibraltarze, po czym przenieśli się niezwłocznie do Amsterdamu, by swój miodowy miesiąc spędzić w ramach akcji o nazwie Bed for Peace, czyli wskakujemy do łóżka dla wspierania światowego pokoju. Była to jedna z tych malowniczych akcji, dzięki którym Lennon i jego japońska żona przeszli z historii muzyki do historii światowej pop kultury. Dodajmy, co i tak oczywiste, że fani Johna Lennona nie byli przychylni temu związkowi, ponieważ ich zdaniem biały chłopak z Liverpoolu, więc z samego serca zachodniej Europy powinien był sobie znaleźć dziewczynę ze swego środowiska, a nie jakąś daleko wschodnią przybłędę. Sytuacja była jednak bardziej skomplikowana, ponieważ to jako Ono, ono pochodziła z arystokratycznej japońskiej rodziny, dość bogatej, mianowicie z poważanego rodu. Yasuda. Jej ojciec był świetnie wykształconym klasycznym pianistą. Potem zatrudnił się w nowojorskim banku i dziewczyna podróżowała nieustannie między Japonią i Stanami Zjednoczonymi, była więc bardzo światowa. A John z Liverpoolu, no cóż, pochodził z nizin społecznych. Był głupiutkim, zbuntowanym nastolatkiem, zbyt nierozgarniętym, by skończyć choćby szkołę plastyczną. Na pewną korektę wprowadziła tutaj wojna. Yoko Ono, to rocznik 33, po klęsce Japonii zaznała biedy. Matka musiała wyprzedawać srebra rodowe, byle wyżywić dzieci. Yoko była jednak ambitna. Nie oglądała się na świat, który przeszedł już do historii. Jako pierwsza japońska dziewczyna zapisuje się na studia filozoficzne, o czym donoszą szeroko gazety, ale długo tam nie zagrzewa miejsca. Bardziej pociągają ją Artyści awangardowi, którzy za pomocą sztuki abstrakcyjnej walczą z pozostałościami japońskiego militaryzmu i z patriarchalną tradycją samurajską. No ale w Japonii to na razie całkowity margines. Więc Joko starym szlakiem przerzuca się do Stanów Zjednoczonych i tu włóczy się po klubach, gdzie Koncertuje cyganeria artystyczna, no, na przykład uczestniczy w performansie awangardowego pianisty Johna Cagea, no, tego, który podczas koncertów nie wykonywał często najmniejszego ruchu, a muzyką miały być odgłosy z sali. Joko uczestniczy w takim oto performansie, że kładzie się na pudle fortepianu i ręką na chybiu trafił, dociska struny, podczas gdy John Cage bębni w klawiaturę. I tak powstaje ich wielkie współpraca wspólne, awangardowe dzieło. A zdarza się też na przykład, że w ramach akcji artystycznej w dzielnicy Greenwich Village na dachu jednego z wieżowców, Joko otwiera sklepik, gdzie sprzedaje kawałki szkła z wypisanymi na nich datami z przyszłości. Wszystko po to, by zatrzeć granice między galerią artystyczną a ulicą, między życiem a sztuką, między geniuszem artysty a zwykłymi konsumentami dzieła. I tak, kiedy Joko pogrąża się w szaleństwie awangardy w Nowym Jorku, John w Liverpoolu zakłada swój pierwszy zespół The Quarrymen, Grywa z nim na lokalnych potańcówkach, w parkach, na ulicach. Niebawem dołącza do niego Paul McCartney z czasem George Harrison. Grywają tak zwaną muzykę skiflową, czyli taką, którą da się wydobyć z garnków, z tar do prania, z pudeł czy zagrać na banjo. Więc grają bluesa, folk, rock and rolla ściąganego zresztą. Od Elvisa Presleya. Gdy Beatlesi nagrywają swój pierwszy singiel Love Me Do, Joko Ono w dalekim Nowym Jorku wykonuje swój pierwszy poważny performance. Nazywa się to Cut Piece i polega na tym, że Joko Ono wychodzi na scenę w tradycyjnym japońskim stroju, siada na podłodze, tak jak każe zwyczaj, i zaprasza widzów, by podchodzili. I za pomocą przygotowanych obok nożyczek odcinali, to jest to kat, po kawałku jej strój, i żeby zabierali go z sobą. I tak widzowie cieli na niej ubranie, aż nic nie pozostało. Nawiasem mówiąc, ten performance Joko powtórzy jeszcze, mając lat 70. Cóż, dla prawdziwej sztuki upływ czasu nie ma. Specjalnego znaczenia. Generalnie chodzi o to, by publiczność brała od artysty to, co ona sama chce zabrać, a nie tylko to, co artysta tej publiczności oferuje i na co publiczność bywa niestety skazana. Drogi Joko i Johna przecinają się w roku 66, kiedy to japońsko-amerykańska artystka zjawia się w Londynie na sympozjum pod wiele mówiącym tytułem Destrukcja w sztuce. I tutaj w Indica Gallery poznaje Johna, a ten jest nie tylko Sławnym muzykiem rockowym, ale i całkiem świeżym autorem deklaracji, że bitlesi są bardziej popularni od Jezusa. Co spowodowało, że właśnie wzięła go zgodnie pod lupę cała konserwatywna prasa, Watykan i jeszcze na dodatek CIA. W Indica Galerii Lenona fascynuje to, że joko ono wystawia na sprzedaż takie oto dzieło sztuki, które jest zwykłym jabłkiem. A to jabłko można na miejscu nabyć postawić w domu na stole i obserwować jak ono powoli powoli zaczyna gnić no wszystko byłoby fajnie gdyby nie to że jabłko dzieło sztuki kosztuje 200 Funtów. Spotkanie z Joko akurat przypada na ten moment, kiedy Beatlesi, skrajnie zmęczeni koncertami, rzucają estradę na zawsze. Chcą się zamknąć w studio, nagrywać płyty konceptualne i skończyć z tym całym rock szaleństwem. George poleci do Indii, żeby kontemplować filozofię wschodu. Paul McCartney zacznie garściami łykać LSD, a John zagląda do kieliszka i bywa w coraz bardziej dziwacznych miejscach. Ale kiedy chłopcy znowu się zejdą i zaczną pracować, powstanie album inny niż wszystkie dotychczasowe. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i razem z tą płytą sam zespół The Beatles, a także światowa muzyka rockowa, jak również związek Yoko Ono i Johna Lennona, wejdą na zupełnie nową orbitę, a z nimi globalna popkultura też.